A teraz chciałabym poprosić panią Ewę Szalecką, żeby przedstawiła nam kombatantów bardzo króciutko, a później jeszcze pana wojewodę, bo też ma ochotę jeszcze nam coś miłego powiedzieć. Witam państwa i dziękuję za zaproszenie w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Świdniku. To jest mój szef, porucznik Jan Duda. To jest mój wiceszef Tadeusz Szkołut, pan porucznik. Myślę, że później damy głos mojemu cudownemu panu Tadeuszowi Szkołutowi, wiceprezesowi Światowego Związku Armii Krajowej w Świdniku. Ja natomiast jestem sekretarzem od 15 lat, jestem sekretarzem koła. Oraz pełnomocnikiem Regionalnej Solidarności. Dziękuję. Proszę państwa, my tego teraz nie czujemy jeszcze, natomiast kiedyś to niestety poczujemy, bo czas mija dla wszystkich, ale jak wielką sprawą jest możliwość obcowania z takimi ludźmi, ze świadkami historii, uczestnikami tej historii i tych wydarzeń, w których rzeczywiście trzeba było tego pokarmu, o którym pan porucznik mówił, Bóg, honor, ojczyzna na co dzień, żeby to wytrzymać i żeby rzeczywiście być tym niezłomnym. Dziękujemy za to. Opatrzności również, że możemy z nimi dzisiaj tutaj przybywać. Ja chcę państwu podziękować, bo muszę już jechać, tak jak powiedziałem, ale nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Bardzo dziękuję pani radnej, panią radnym i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaraszowie. Dzisiaj mamy Dzień Strażaka, Wojewódzki Dzień Strażaka, organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. W Dysie uroczystości miały miejsce. W związku z tym z okazji tego święta wszystkim druhom strażakom OSP Zaraszów, ale i całej gminy Bychawa życzę tego wstawiennictwa świętego Floriana na co dzień i spokojnej służby. Proszę państwa, jest tak, że w Polsce wykształciliśmy w ostatnich kilkudziesięciu latach taki model, którego nie ma nigdzie w Europie. Model wzorcowy wspaniałej współpracy ochotniczych straży pożarnych z Państwową Strażą Pożarną. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że bezpieczeństwo tego regionu, tego województwa i naszego kraju zależy od dalszej wzorowej współpracy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnych i z Państwowej Straży Pożarnej. Mówię to specjalnie, żeby państwa zapewnić również o tym, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma tego pełną świadomość. I dlatego wbrew temu, co niekiedy słyszymy od niektórych podszeptywaczy, których tam niektóre rzeczy bolą, jest więcej środków finansowych, było więcej w 2016, aniżeli w 2015 i jest więcej środków finansowych na OSP w roku 2017, aniżeli w roku 2016 i tak samo będzie w roku 2018. Rząd nie odbiera środków Ochotniczym Strażom Pożarnym, rząd dodaje tych środków Ochotniczym Strażom Pożarnym, mając pełną świadomość tego, że rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych to jest gwarancja bezpieczeństwa tego województwa i tego państwa i tak będzie. Zmienia się tylko dysponent, nie będzie tymi środkami zawiadywał Waldemar Pawlak i pan komendant, pan prezes Starownik, ale będzie zawiadywał tym komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, pan Grzegorz Alinowski, który doskonale zna potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję bardzo. Dobrej zabawy. Pan jeszcze na pogrzeb jak szum. 16. A tu jeszcze jest podpowiedź, rzeczywiście 16 lipca, proszę państwa, jest jeszcze jedna uroczystość, jedna z wielu poświęcona żołnierzom niezłomnym. Otóż 16 lipca we Włodawie będziemy mieli pogrzeb Jastrzębia, jednego z dwóch braci żołnierzy niezłomnych. Jeśli państwo mielibyście możliwość, sposobność i czas, to serdecznie zapraszam. Już jest wiadoma godzina.
Dziękujemy serdecznie panu wojewodzie za tak krzepiące słowa. Moi drodzy, a teraz wystąpią dla nas dzieci ze szkoły podstawowej w Zaraszowie, które przedstawią nam króciutki rys szkoły i całej historii Zaraszowa. Także zapraszamy dzieciaczki i panią Krystynę Pruś, która przygotowała. Zaraszów to jedna z wsi należąca do gminy Bychawa o powierzchni około 5 km2, licząca ponad 250 osób. Zaraszów wraz z wsią Zaraszów Kolonia tworzą integralną miejscowość. Zaraszów to wieś niegdyś leżąca przy Królewskim Trakcie, biegnącym od miasta Turobin przez miasto Wysokie do miasta Bychawa i dalej do Bełżyc. Legenda lokalna opowiada, jak to pan na Włościach ujrzał miejsce urodziwe i wnet tu wioskę zbudować kazał. Zbudować zaraz, gwarowo, Zara, no i stąd Zaraszów. W XVIII wieku Zaraszów, podobnie jak całe dobra gałęzowskie, stał się własnością rodu Koźmianów. Tu w Zaraszowie założono folwark liczący 5 budynków mieszkalnych. Pozostałością po dawnym parku dworskim są grupy starych drzew, m.in. Aleja Kasztanowa, ongiś prowadząca do budynku. Przy drodze do Gałęzowa wysadzanej drzewami odnaleźć można pozostałości dawnej studni. Zaś na polu kilkadziesiąt metrów od drogi rośnie okazała iglicznia trójcierniowa, zwana drzewem cierniowym, pochodząca z Ameryki roślina z rodziny akacjowatych. Zaraszów, podobnie jak inne miejscowości, ucierpiał podczas działań wojennych. W czasach II wojny światowej mieszkańcy Zaraszowa wykazywali patriotyczną postawę i wiele poświęcenia. Już na początku okupacji we wsi powstały komórki ruchu oporu. Jesienią 1942 roku w Obławie aresztowanych zostało 17 mieszkańców Zaraszowa. Część z nich zginęła w obozie pracy w Dębicy. Na początku maja 1944 oddziały AK przejęły z okolicy Zaraszowa koło lasu Zagajnik 2 alianckie zrzuty broni i zaopatrzenia oraz 6 skoczków. Podczas odwrotu wojsk niemieckich w lipcu 1944 roku w lesie w pobliżu wsi obozował oddział pancerny około 50 czołgów z dywizji SS Viking. We wrześniu 1944 roku NKWD przeprowadziło w Zaraszowie obławę w poszukiwaniu członków ruchu oporu i broni. Szczególne miejsce w życiu wsi zajmują szkoły. Utworzono ją jeszcze jesienią 1916 roku, pod okupacją austriacką. W roku 1924 zakupiono drewniany budynek, który wyposażono i wyremontowano. Do 1939 roku szkoła rozwinęła się do 5 klas. Podczas okupacji szkoła w Zaraszowie działała w ograniczonej formie. W lipcu 1944 podczas działań wojennych budynek uległ zniszczeniu wskutek wybuchu samochodu z amunicją. Po wojnie szkołę wyremontowano, wynajęto też dodatkową salę w domu prywatnym. W 1959 roku program szkoły podstawowej rozwinięto do pełnych 7 klas. W 1966 podjęto budowę nowej szkoły tysiąclatki, którą ukończono 2 lata później. Ośmioklasowa szkoła podstawowa w Zaraszowie działała w tej formie do 1999 roku, kiedy to utworzono gimnazja, a w szkole pozostało 6 klas, do których uczęszczały także dzieci z okolicznych wsi. W związku z niżem demograficznym władze gminy postanowiły w 2012 roku o likwidacji szkoły. Mieszkańcy wsi ostro zaprotestowali, uważając szkołę za instytucję edukacyjną i kulturalną, istotną dla rozwoju i integracji społeczności lokalnej. W rezultacie zawartego kompromisu szkołę przejęło lokalne stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic. W tej formie funkcjonuje ona do dzisiaj. Od września będzie szkołą ośmioklasową. Odrębnym rozdziałem w życiu wsi była budowa kaplicy. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski stoi w centrum Zaraszowa, naprzeciwko szkoły podstawowej, ale na gruntach kolonii Zaraszów. Jest wspólnym dorobkiem społeczności lokalnej obu wsi i jeszcze kilku innych w okolicy. Pobudowano ją w latach 1982-86 z potrzeby ducha.
w niesprzyjającej atmosferze okresu po stanie wojennym. Budynek z czerwonej cegły, otoczony zielenią, w oknach kolorowe witraże. W otoczeniu wyróżnia się figura dobrego pasterza, dłuta młodych artystów, Łukasza Kuli i pochodzący z Zaraszowa Olimpii Koziej Kuli. Ogromnym osiągnięciem i przedmiotem dumy mieszkańców jest sołecka strona internetowa zaraszów.pl, administrowana przez pana Jerzego Jelcowa, która uzyskała nagrodę na najlepszą stronę sołecką w 2015 roku. Dziękujemy.